Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co 2 tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Odcinek 20. Witajcie w 20 odcinku podcastu literackiego Big Book Cafe, książka w 5 pytań i 5 minut. Dziś porozmawiamy o fenomenie wydawniczym ostatnich tygodni, książce, która niczym ciepłe bułeczki znika z półek Big Book Cafe, mimo że jej amerykańska premiera odbyła się pół wieku temu. Na 5 pytań o książkę Dryfując do Betlejem Joan Didion odpowie Bartek Kamiński, fan i znawca amerykańskiej prozy. A pytania zada Julia Rzemek, która o Joan Didion nie wie prawie nic. Zgadza się i bardzo liczę, że dzisiaj dużo się dowiem. Uwaga, Bartek. Nasze zasady obowiązują niezmiennie. Na każde pytanie masz 60 sekund. Czy jesteś gotowy? Tak. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie, proste. Kim jest Joan Didion i na czym polega jej fenomen? No, można by poświęcić temu długą audycję. To może w skrócie. Jest amerykańską pisarką i dziennikarką. Karierę Joan Didion zaczynała jako reporterka i felietonistka poczytnych gazet i magazynów. Pracowała m.in. w Vogue. Ale jej książkowym debiutem była powieść Rzekobieg, którą poświęciła swojemu ojcu. Ten nurt literatury fiction i non-fiction w twórczości Joan Didion się nieustannie przenika. To niezwykłe pisarstwo znalazło swoje ostateczne spełnienie w formie eseju. Joan Didion jest obok Susan Sontag uznawana w Ameryce za taką kobiecą ikonę współczesnej eseistyki. Równie wybitną co Susan Sontag, choć zupełnie inną. W swojej twórczości Joan Didion podejmowała z jednej strony bardzo swoiste tematy, jak przemiany społeczne w Ameryce, a nawet przemiany polityczne w Ameryce ostatniego półwiecza. Pisała m.in. o morderstwie w willi hollywoodzkiej Romana Polańskiego i o sprawie Charlesa Mansona. Pisała o rasizmie, ale też podejmowała tematy uniwersalne, takie jak na przykład istota pisania, przeżywanie żałoby po bliskich albo godzenie się z przemijaniem. I muszę to podkreślić jeszcze raz. To wszystko, co piszę, bazuje na własnych doświadczeniach, jest bardzo osobiste. No i też podsumujmy, no dzisiaj w wieku 86 lat w Nowym Jorku mieszkająca Joan Didion jest po prostu żywą legendą. Okej. A w Polsce jej książka Dryfując do Betlejem została wydana po raz pierwszy, a w Ameryce ukazała się w 68 roku. Co jest takiego w tym tekście, że dzisiejsi ludzie mieszkający w Polsce po niego sięgają i się nim ekscytują? No, można w skrócie powiedzieć legenda, bo to jest tekst, który zrobił nazwisko Joan Didion. To jest zbiór tekstów, zbiór reportaży, szkiców, esejów i on w tej wersji książkowej po prostu no, zyskał status książki niesamowitej, pokoleniowej. Stała się Joan Didion dzięki tej książce gwiazdą pierwszej wielkości. Tutaj powiedzmy, że to pisarstwo Joan Didion z tamtego okresu ono się bardzo mocno wpisało w taki nurt nowego dziennikarstwa. To jest termin historyczny, za którego początek się uznaje publikację z zimną krwią Trumana Capote. I nie wchodząc jakby w szczegóły, możemy powiedzieć w skrócie, no jest to po prostu amerykański reportaż literacki. Jak wiemy, reportaż literacki w Polsce cieszy się niezwykłym uznaniem przez osoby takie jak Ryszard Kapuściński. W tamtym czasie jeszcze po prostu nie cieszył się aż taką ogromną
popularnością w Polsce. Teraz, kiedy ten zbiór Joan Didion trafia na polski rynek po raz pierwszy w tłumaczeniu na język polski, no to wiadomo, no wywołuje ogromną ekscytację, bo to jest po prostu klasyka reportażu literackiego, amerykańskiego. Chociaż trzeba powiedzieć, że te teksty zebrane w tym zbiorze są bardzo różnorodne, bo tu jakby obok takich klasycznych reportaży literackich znajdziemy tutaj no nie reportaże, tylko w zasadzie właśnie eseje, szkice, bardzo piękne, ponieważ nawet najdrobniejsze z nich stają się obrazem jakiegoś zjawiska, jakichś przemian w Ameryce końca lat 60. I tak na przykład anegdotyczna opowieść o ekscentrycznym bogaczu i biznesmenie Howardzie Hughesie staje się tutaj metaforą kapitalizmu jako poszukiwaniu osobistej wolności. A tekst, który nosi piękny tytuł John Wayne, Ballada miłosna, o znanym oczywiście gwiazdorze hollywoodzkim westernów i idolu Joan Didion z dzieciństwa, jest tu wzruszającym pożegnaniem mitu amerykańskiego zachodu i własnego dzieciństwa Joan Didion. Mhm. Czyli powiedziałeś już mi trochę o jakby jej też miejscu w amerykańskiej prozie, bo przeczytałam na polskiej okładce cytat z Jerzego Kołysińskiego, który napisał, że Didion to nasza najważniejsza eseistka. Rozumiem, że nie jest to stwierdzenie przesadzone. Nie, to znaczy to jest pisarka, która poza talentem pisarskim, talentem literackim, ona zawsze trzyma się faktów, jest bardzo precyzyjna, ale jednocześnie ta twórczość jej ma taki niemalże chwilami poetycki rys. Ona ma umiejętność po prostu opisywania rzeczy i zjawisk w takim właśnie poetyckim skrócie. Wprowadza, o czym wspomniałem, jeszcze ten osobisty ton w to opisywanie świata czy podjętych tematów. Ale ona też miała po prostu niezwykłą zdolność jakby oddawania ducha czasu. To znaczy jej pisarstwo, dlatego tak mocno ono rezonowało i do dzisiaj jakby rezonuje i jest jakimś punktem odniesienia w Ameryce, ponieważ ona dzięki swojemu niezwykłemu talentowi, bystrości, umysłu, potrafiła po prostu uchwycić, znaczy zajrzeć pod podszewkę zjawisk, uchwycić ducha czasu, a żyła w bardzo burzliwych czasach i to jej pisarstwo jest ich wspaniałym świadectwem. No właśnie, mówisz, uchwyciła ducha czasów, mówisz o tym, co robiła. Czy ona wciąż jest aktywną pisarką, publicystką i czy też próbuje coś mówić o naszej współczesności, o tych latach, w których teraz żyjemy? Nie. Pisze, ponieważ od pisania jest uzależniona, mieszka w Nowym Jorku, cieszy się właśnie sławą celebrytki, chociaż w tej chwili jest już tak krucha, zawsze była bardzo drobna, szczupła, w tej chwili jest tak kruchą osobą, że rzadko pokazuje się publicznie. Ale powiedzmy tak, nigdy Joan Didion nie była płodną pisarką. Tak naprawdę te jej książki można policzyć po prostu, może nie na palcach jednej ręki, ale naprawdę nie jest ich dużo. Nie można powiedzieć, że zamilkła, bo dalej pisze i czasami publikuje, ale w zasadzie zakończyła karierę dwoma niezwykle poruszającymi, wstrząsającymi książkami, które wyniknęły z jej osobistych doświadczeń. Ona w połowie lat 2000 straciła męża, z którym była związana od wielu, wielu lat i było to dla niej ogromne, traumatyczne przeżycie. W tym samym czasie odchodziła również jej córka, adoptowana córka. I Joan Didion najpierw napisała książkę, jedną ze swoich najsławniejszych książek i najbardziej utytułowaną, Rok magicznego myślenia. No, jest to rodzaj reportażu z żałoby. I ta książka jest w tłumaczeniu na język polski, nawet parę lat temu była wznawiana, można po nią sięgnąć. Jest to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych książek o przeżywaniu żałoby. A potem jakby dopełniła tę książkę po śmierci, ostatecznej śmierci swojej córki, kolejną książką, której niestety po polsku nie mamy, Błękitne noce, która również jakby jest jakby dopełnieniem tematu żałoby. I potem, nie można powiedzieć, że zamilkła,
ale pisze już bardzo niewiele i w zasadzie można uznać, że jej życie twórcze się zakończyło. O tym zresztą można obejrzeć bardzo piękny film na Netflixie. Polecam bardzo ten film, ponieważ on nie tylko dokumentuje jej drogę, jej życie, ale również jakby pokazuje właśnie to, jak Joan Didion żyje obecnie. Mhm. Chętnie zobaczę, ale wróćmy jeszcze na koniec do tematu naszego podcastu dzisiejszego, czyli do tej książki Dryfując do Betlejem. Czy ona w tobie jakoś na dłużej zostanie? Czy ta książka ciebie osobiście jakoś dotknęła, coś w tobie zmieniła? Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście obcujemy z tekstem, który powstał ponad pół wieku temu i dokumentuje właśnie ten czas przemian obyczajowych, społecznych, politycznych w Ameryce. Jest w tej książce taki motyw przewodni, który oczywiście jest bardzo poruszający do dziś, że to jest książka o rozpadającym się świecie. O świecie, który traci po prostu swoje centrum, swój punkt odniesienia, system wartości, więc to jest niezwykle poruszające. Zwraca też uwagę oczywiście na ten sposób pisania jej, bardzo osobisty. Znaczy z jednej strony tam mamy dużo faktów, dużo takiej swoistości właśnie i to takiej amerykańskiej swoistości, która nie jest nam bardzo bliska, bo to nie jest zachodnie wybrzeże, Nowy Jork zeuropeizowany, tylko to jest ten, Dziki Zachód, to jest ta wschodnia granica, to jest Kalifornia z całą jej specyfiką obyczajową, kulturową. O tym bardzo dużo Joan Didion pisze, więc z tej książki się można sporo dowiedzieć, zarówno jakby o obyczajowości, o kulturze, o duchu Ameryki. Jest niewątpliwie ta książka jakąś intelektualną przygodą wielką, właśnie możliwością obserwowania niesamowitego warsztatu reporterskiego, który nabiera nagle takiego bardzo osobistego wymiaru. I to chyba głównie wyniosę z tej książki. Bartku, ja ci bardzo za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Myślę, że znacząco przekroczyliśmy nasze standardowe 5 minut, ale dzięki pełnym super informacji, twoim opowieściom. Naprawdę mam ochotę sięgnąć po tą książkę i już dzisiaj wiem, że to jest naprawdę takie czytelniczy evergreen w zasadzie, który na każdej półce powinien się pojawić. Jeśli wy nie macie tej książki jeszcze u siebie, zachęcamy do odwiedzenia naszej księgarni na Dąbrowskiego 81 lub zamówienia książki przez internet pod adresem księgarniabigbookcafe.pl. Cały dochód ze sprzedaży naszych książek wspiera Fundację Kulturę Nieboli i realizowane przez nas wydarzenia literackie. A w kolejnym odcinku podcastu wybraną wiosenną premierę omówi dla Was Anna Król, której czytelnicze wybory zawsze warto śledzić. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.